jestem na rynku w Nowym... Jedź dalej prosto. ...Sączu. Jeszcze raz, jestem na rynku w Nowym Sączu. I zjeżdżam ze skrzyżowania o ruchu okrężnym. Za 300 metrów skręć w lewo. Bo Nowosądecki Rynek jest skrzyżowaniem o ruchu okrężnym. I z tegoż rynku, zgodnie ze wskazaniami Google Maps, pojadę pod dworzec PKP w Nowym Sączu. I oczywiście zgodnie z nakazem jadę w prawo. Odcinek jednokierunkowy. Skręć w lewo. Znowu droga jednokierunkowa. Za 500 metrów skręć w lewo. Z nakazem jazdy w prawo. Sprzeciwka mają nakaz jazdy w lewo. Też tutaj chyba jakieś centrum, być może jakiś mały rynek czy coś podobnego. Do nich przyjechali. W lewo chyba będę jechał. Więc muszę zmienić. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. I zwróćcie uwagę, ciekawe rozwiązanie. Strzałka warunkowa w lewo. Ustąpiłem, podjeżdżam do przodu. Skręć w prawo. No i muszę zmienić pas ruchu. I skręcam w prawo. Coś mi się kojarzy, że tutaj dworzec to od dworca właśnie taka dwujezdniowa aleja jest. Kto wie, czy to właśnie nie tutaj. No tutaj ciekawe miejsce do zawracania, bo tutaj absolutnie nie zawrócili. Moglibyśmy zawrócić, ale absolutnie blisko lewej strony. Trzeba by zawracać, dojeżdżając do strony prawej, czyli dość szeroko. Ucieknę już na prawy, bo tutaj długa prosta. Chyba to już cały czas tą prostą do samego dworca chyba dojadę. Tak więc droga, można powiedzieć, z rynku do dworca dość prosta. Zresztą cała ta aleja, jeżeli byśmy ją tutaj mieli sobie oceniać, jest, myślę, dosyć prostą drogą do poruszania się po niej. To, co dosyć często mówię, taki średnio dobrze przygotowany kursant spokojnie sobie tutaj powinien poradzić. Bo tutaj, no co trudnością? Trudnością może być zawracanie, skręcanie w lewo na dwóch skrzyżowaniach z sygnalizacją, które tutaj były, na których są zakazy skrętu w lewo, więc trzeba zawrócić po to, żeby następnie skręcić w prawo, a zawracania wykonujemy przy prawej stronie, bo za 200 metrów jedź dalej prosto. Znaki w zasadzie prosto i przede mną właśnie dworzec
dworzec kolejowy w Nowym Jedź Sączu. Dalej prosto. Jeszcze następnie muszę... miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Jeszcze tutaj muszę ustąpić pojazdom z prawej oraz z lewej strony. Wolna droga. Jestem przed dworcem PKP w Nowym Sączu.